Prowadziłem kiedyś imprezę dla lekarzy, się na mnie obrazili, bo im rzuciłem taką historię z życia wziętą. Moja córka też jest lekarzem. I wiecie, że nie to, żeby się chwalić, ale została lekarzem. Jedno wydarzenie z życia zadecydowało o tym, jaki zawód wybrała. Wyobraźcie sobie, miała 7 lat. Byłem z nią u doktora. Jeszcze wtedy nie było NFZ-ów, były publiczne służby zdrowia. Pamiętacie to? Pełno ludzi w poczekalni, siedziała pani z niemowlakiem na kolanach. Dziecko płakało, ja z córką tu po drugiej stronie. I moja córka mówi: tato, idź tam do pana doktora, bo tam taki hałas, to dziecko tak płacze. Niech tam przyjmie tą panią. No to ja idę i mówię: panie doktorze, przyjmij pan tę panią z tym dzieckiem, tam się nie da wysiedzieć. To on taki obrażony, że mu ktoś zwrócił uwagę, wychodzi. Dlaczego to dziecko tak płacze? Ta pani mówi: ja nie wiem, ja do pana z tym przyszłam. No ale pani chyba widzi, że to dziecko jest zdrowe, tylko jest głodne. Czym jest karmione? Butelką czy piersią? Ona mówi: piersią. Proszę się rozebrać. Pół godziny robi jej takie badanie. Cycografia się to nazywa. Drugie pół godziny cycologia. W końcu mówi: jest diagnoza, pani nie ma pokarmu. Pani jest matką tego dziecka? Ona mówi: nie, babcią, ale nie żałuję, że przyszła. Nie została lekarza. Te historie opowiadałem niedawno na imprezie dla lekarzy, obrazili się. Pytałem: macie super księdza, to sobie go szanujcie. Wiecie, a księża się teraz obrażają? A ja byłem 10 lat, panie wójcie, ministrantem. Musiał pan też być. Wszyscy byli. Pan jest dużo młodszy ode mnie, ale to jeszcze jest ta fala taka, że pan na pewno był. Tak? A ile pan był administrantem? Ja byłem 10 lat. Ja przechodziłem ze swojej kadencji 5 wikarych i 2 proboszczów. No prawie jak ksiądz. Ale wie pan, że to był inny. Jakoś wtedy tak, jakoś tak pamiętam, u nas tak wesoło było w kościele. Kurczę, myśmy z księdzem chodzili po kolędzie, pamiętam, takiego mieliśmy proboszcza. Kurde, jaki to był wyluzowany proboszcz. Jak to się mówi, i do tańca, i do różańca. Pamiętam, po kolędzie chodzimy, a ksiądz był taki, lubił się zjeść, nie? I tam pani celarka zawsze piekła ciasto, sernik. Taki dobry pani Iwonka, jak pani mi tu dzisiaj przyszykowała. Tak, i ten ksiądz ten dom zostawił na koniec. Wchodzimy tam do pani celarki, już czuć sernikiem po całym mieszkaniu. Ksiądz proboszcz go do pani celarki: to dajcie chłopcom, a Jusia też poczęstuje. Dała mu ten sernik, a takiego psa miała. Jak ten pies zaczął warczeć na tego księdza. I ksiądz proboszcz go do pani celarki: weźcie tego psa, bo mam nowo sutanna, mi ją potargo. Nie, 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 proszę księdza, on tak warczy, bo on też jest z tego talerzyka. I wiecie, że ksiądz się nie obraził,